Dzięki temu każda grupa, która zacznie używać Wikicracji, bo tak się nazywa ta aplikacja, może mieć pełną demokrację bezpośrednią od pierwszego dnia. Sposób użycia jest bardzo prosty. Wypełnia się formularz na stronie, do którego się wpisuje e-maile trzech pierwszych osób. Reszta dzieje się automatycznie. To, że demokracja bezpośrednia jest ważna, jest oczywiste, przynajmniej dla osób, które goszczą na kanale lub bezpośrednio. Podchodzimy do niej z przeróżnych stron. I dzisiaj z kolejnej, innej strony zapytam o nią Roberta Fiałka. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło mi się gościć na kanale lub bezpośrednio. Będę chciała tutaj porozmawiać o tym, jak wygląda ta demokracja bezpośrednia. Bardzo często od najmniejszych grup i to, jaki wpływ właśnie ma też edukowanie o demokracji bezpośredniej poprzez praktykę, już na tym bardzo takim niskim by się mogło wydawać poziomie, a to dlatego, że jesteś związany z aplikacją, która do tego służy. Jakbyś mógł powiedzieć kilka słów o tej aplikacji, czyli o Wikikracji. Dziękuję za możliwość wystąpienia. Tak, aplikacja jest jakby pokłosiem doświadczeń, które mam od 2006 roku. Od tego czasu się interesuję szwajcarską demokracją i z reguły wszyscy mają taki pomysł na wprowadzanie demokracji bezpośredniej w Polsce, żeby zrobić to przez parlament. I prawdą jest, że legalny sposób pokojowy na zmianę systemu polega na wygraniu wyborów, uzyskaniu większości w parlamencie i wprowadzeniu odpowiednich przepisów. Ale to nie tak to się odbyło w Szwajcarii. Rzeczywiście, podobnie jak myślimy o naszym planie w Szwajcarii, w którymś tam momencie partia polityczna zaproponowała referenda w konstytucji i to zostało przegłosowane, ale bardzo mało mówi się o tym, że 200 lat przed tym momentem w Szwajcarii istniało tysiące grup, które same używały demokracji bezpośredniej. Tak więc propozycja wprowadzenia referendów do konstytucji nie pojawiła się w próżni, nie pojawiła się w takiej sytuacji, jak my teraz jesteśmy, gdzie ludzie i za dużo nie wiedzą o demokracji bezpośredniej, i z moich doświadczeń wynika, większość ludzi nie ufa demokracji bezpośredniej. W takiej sytuacji, w jakiej my jesteśmy, takie wywrócenie spraw do góry nogami będzie bardzo trudne. Dlatego wyszło mi na to, że niestety musimy powtórzyć tą żmudną drogę, jaką przeszła Szwajcaria, i zacząć właśnie od grupek, które u siebie na swoim poletku małym, w kilkuosobowych grupach, sprawdzą, czy demokracja bezpośrednia działa. I przekonają się, że działa albo nie. Z tego, co mi wiadomo, działa, dlatego że jest to bardzo sprawiedliwy układ, w którym każdy jest równy, więc każda osoba zaangażowana w tą grupę ma bardzo dużą motywację, bo nikt nad tą osobą nie stoi. Każdy jest u szczytu władzy, więc ten układ zawsze działa. No i z tej historii Szwajcarii wynika, że powinniśmy spróbować właśnie zacząć od tego, od udowodnienia w praktyce, że grupa ludzi, która kieruje się demokracją bezpośrednią, jest w stanie nie tylko przetrwać, ale także zbudować dobrobyt. No ale trochę jesteśmy w paradoksalnej sytuacji. Dlatego, że chcemy używać systemu, który nie jest bardzo znany, i no, brakuje tych doświadczeń, więc z tego powodu stworzyłem aplikację, która zawiera w sobie zasady demokracji bezpośredniej. Dzięki temu każda grupa, która zacznie używać Wikikracji, bo tak się nazywa ta aplikacja, może mieć pełną demokrację bezpośrednią od pierwszego dnia. Nie trzeba czytać książek, nie trzeba niczego ustalać.
Nie trzeba rozwiązywać dylematów typu, co powinno być pierwsze, głosowania czy zasady głosowań, co się zdarza niestety, tylko można sobie pozwolić na używanie demokracji bezpośredniej bez żadnego wstępu, bez żadnych wstępnych ustaleń. Na pewno taki przykład szwajcarski, czyli to, że ta droga do demokracji bezpośredniej trochę trwała i że ona nie była gdzieś odgórnie narzucona, tylko tak naprawdę ludzie jakby chcieli i mieli niejako tą demokrację bezpośrednią w krwi i potem po prostu ona została wprowadzona, jest bardzo cenne, bo to też pokazuje, że trudno jest z dnia na dzień zmienić odgórnie prawo. Tylko tej demokracji bezpośredniej też trzeba się nauczyć. Trzeba się nauczyć różnych i mechanizmów i przyzwyczaić do tego, że można właśnie głosować i stosować demokrację bezpośrednią na przeróżnych poziomach, a nie tylko na tym poziomie państwowym czy ewentualnie samorządowym, o którym najczęściej myślimy, kiedy mówimy o demokracji bezpośredniej. Tutaj, jak powiedziałeś, pomocne jest to narzędzie, które stworzyłeś, aplikacja Wikikracja. Jak ona w takim razie działa? Powiedziałeś, że ona też pomaga jakby od razu tak naprawdę zacząć pracować z demokracją bezpośrednią, bez jakiegoś wstępu, bez dowiadywania się wcześniej za dużo o demokracji bezpośredniej, czyli ten próg wejścia jest tak naprawdę bardzo niski, co jest na pewno pomocne w przypadku wielu grup. Jak w takim razie zacząć korzystać z tej aplikacji? Jakie są jej mechanizmy? Sposób użycia jest bardzo prosty. Wypełnia się formularz na stronie, do którego się wpisuje e-maile trzech pierwszych osób. Reszta dzieje się automatycznie. Ale wydaje mi się, że Twoje pytanie dotyka czegoś o wiele ważniejszego. Co daje ta aplikacja? Jak myślisz, Agata? Ile jest w Polsce grup, wszystko jedno jakiej wielkości, które używają w pełni demokracji bezpośredniej, czyli takiej demokracji, w której rzeczywiście ludzie na dole decydują i kiedy oni podejmą decyzję, to ta decyzja jest realizowana. Ile jest takich grup, twoim zdaniem? Myślę, że w pełni to pewnie niewiele, bo z jednej strony przychodzi mi do głowy bardzo dużo grup, które stosują chociaż częściowo demokrację bezpośrednią, między innymi różnego rodzaju organizacje studenckie, czy część fundacji, NGO-sów itd. Ale tak, żeby w pełni funkcjonowała demokracja bezpośrednia, no to myślę, że to jest trudne, że jednak zwykle się odbijamy od jakiegoś zarządu, od władzy. Dokładnie. Ja do tej pory szukam jednej takiej organizacji, dlatego że przez jakiś czas uważam, że moja aplikacja jest OK i chciałem ją proponować różnym grupom, ale zatrzymywałem się na etapie jeszcze przed w ogóle aplikacją. Okazywało się zwykle, że grupa w ogóle nie ma demokracji. I często to były grupy, które deklarowały, że mają demokrację. Więc z czystym sumieniem szedłem do nich, żeby porozmawiać, ale okazywało się, że w ogóle to nie jest ten etap. To, co ja proponuję, nie wchodzi w grę, bo wcześniejszego etapu jeszcze nie zrealizowali. I z tych rozmów wyszła mi taka lista. Żeby można było powiedzieć o tym, że w grupie jest demokracja, trzeba spełnić takie warunki. Każdy może w każdej chwili po zebraniu małej ilości podpisów zrobić tajne głosowanie w każdej sprawie i tak podjęta decyzja będzie wiążąca, jeśli zostanie poparta zwykłą większością głosów. Niestety w praktyce okazuje się, że jeśli nawet jeden z tych warunków nie jest spełniony, to pozwala to zarządowi przejąć kontrolę nad sytuacją. Na przykład, jeżeli głosowania nie są anonimowe, to da się wywierać wpływ na osoby w grupie, tak żeby głosowały w określony sposób. Albo na przykład głosowanie odbywa się w trakcie dyskusji i wtedy wręcz wiadomo, kto co myśli, i też da się przeciągać dyskusję, krzyczeć, zebrać się w grupę i naciskać na osobę, która się przeciwstawia. Jeżeli jest potrzebna zbyt duża ilość podpisów, no to oczywiście też jest trudne do zrobienia. Głosowanie, jeżeli to nie jest większość, zwykła większość, to nowe pomysły mają ogromną trudność, żeby się przebić, i przez to zarząd zachowuje status quo tak długo, jak chce. Natomiast decyzje
zarządu, czy też promowane przez zarząd, przechodzą, bo zarząd jest w stanie uzyskać super większość, 3/4 głosów na przykład, i tak dalej. Także jeżeli chcemy mieć w przyszłości demokrację w skali całego kraju, to musimy się najpierw dowiedzieć, jakie warunki musi spełniać, jak jej używać, jak ją kontrolować. I moja aplikacja robi właśnie to. Aplikacja ma zawarte w sobie wszystkie te zasady. Głosowania są anonimowe. Nie trzeba zbyt wielu podpisów, żeby zrobić głosowanie. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów i tak dalej. I nie mówię, że ta aplikacja musi być używana zawsze przez wszystkich, ale jeżeli grupa poużywa tej aplikacji przez chwilę i zobaczy, jak to działa, to będzie miała tak jakby benchmark, będzie miała punkt odniesienia do tego, do innych sytuacji. Więc jest to pewnego rodzaju nauka, jak to powinno wyglądać. Tak. Takie uczenie się właśnie jest bardzo cenne, o tym tak naprawdę tutaj też od początku cały czas mówimy. Warto też rzeczywiście znać te zasady, bo chociaż one mogą wydawać się oczywiste, zwłaszcza jeśli chodzi o tę tajność, bo to jest coś, co też jest poruszane na przykład przy okazji obecnego referendum, obecnych wyborów, no to jednak nie zawsze ta zasada tajności jest. Myślę, że zwłaszcza w tych małych grupach, kiedy dużo łatwiej czasami jest podnieść po prostu rękę na jakimś spotkaniu, niż głosować tajnie, bo to wymaga kolejnego jakiegoś kroku i tak dalej. No tutaj te narzędzie online też może to ułatwiać, bo w głosowanie takie tradycyjne może być też dużo bardziej czasochłonne i pracochłonne, więc też rozumiem, skąd może budzić taką niechęć. Tu dużym plusem jest cyfryzacja. Zresztą o cyfryzacji też już rozmawiałam na kanale, więc ma ona na pewno i swoje plusy, i minusy, ale ta taka łatwość dostępności tego, które ona powoduje, i to, że ten potem próg przeliczania jakby głosów i tak dalej jest też bardzo prosty, no to jest na pewno ogromna zaleta. Skąd w ogóle też pomysł na taką aplikację? Skąd pomysł, żeby uderzać właśnie do tych małych grup w Polsce i z tej strony jakby zacząć się z tym zajmować? No powiedziałeś o tym, że taki jest też model szwajcarski, że zaczęto od tych małych grup, ale dlaczego właśnie poprzez aplikację? No to jest ciekawa historia. Tak jak mówiłem, interesuję się szwajcarską demokracją od 2006 roku. Od 2008 współdziałałem ze Stowarzyszeniem Więcej Demokracji i poznałem tam wiele osób, które były bardzo inteligentne, poleciły mi wiele książek i same mnie nauczyły. Jedną z takich osób był Paweł Dobrowolski, który prowadzi blog Wirtualna Szuflada. Bardzo inteligentny człowiek. Ja byłem oczywiście zaangażowany w te działania i wtedy przeprowadziłem wiele rozmów z różnymi ludźmi. Przekonywałem ludzi rozmową, argumentami. I szło to do przodu, ale bardzo powoli, ale w rozmowie z Pawłem Dobrowolskim usłyszałem od niego, że są bardzo małe szanse na wprowadzenie demokracji bezpośredniej, dlatego że nie ma zapotrzebowania. I nie mogłem temu zaprzeczyć, dlatego że z moich rozmów de facto wynikało, że ludzie się nie garną do tego systemu. Gdzieś tam statystycznie rzecz biorąc, z moich rozmów wynikało, że tak rzeczywiście jest. I nie mogłem dojść do ładu, o co z tym chodzi. To znaczy, najpierw się nie mogłem z tym pogodzić, bo jako entuzjasta tego systemu. My, zwolennicy demokracji bezpośredniej, mamy wszystkie argumenty po swojej stronie. Ten system działa. Liczby pokazują, że nie ma lepszego systemu politycznego na świecie. A mimo to jest jakiś opór ogromny. I przez kilka lat, dosłownie przez kilka lat, walczyłem, nie mogłem przyjąć tej myśli do siebie, że większość ludzi nie chce demokracji bezpośredniej. Ale wreszcie to się udało.
I doprowadziło mnie to do pytania, dlaczego tak się dzieje, że nie chcą demokracji bezpośredniej. I jakąś tam hipotezę mam. Wydaje mi się, że dałoby się to naukowo zbadać i udowodnić, z czego to wynika. Ale jeżeli ktoś z oglądających ma takie doświadczenia, jak właśnie rozmowy z ludźmi, albo jeżeli ktoś zna jakieś badania, może są jakieś takie badania, to powinniśmy zacząć od pogodzenia się z myślą, że jesteśmy w mniejszości, paradoksalnie. I powinniśmy znaleźć sposób na działanie w tej sytuacji, w sytuacji, w której stanowimy 20% społeczeństwa. I jest taki sposób. Ponownie tym sposobem jest zaczęcie od małej grupy przyjaciół, gdzie ludzie sobie już ufają, jest jakaś tam więź nawiązana. Wiadomo, że cel nie jest polityczny, co jest często ogromną przeszkodą. Ludzie się nie chcą pisać do grup, które mają za cel tylko i wyłącznie zebranie podpisów i zagłosowanie na kogoś. Cel jest bardziej gospodarczy, albo raczej chodzi o zbudowanie szeroko pojętego dobrobytu, również duchowego. Zbieramy się w małe grupy, grupy są demokratyczne i budujemy dobrobyt u siebie, więc jest dla nas nagroda. Ale jednocześnie udowadniamy, że taki system działa. Jeżeli będzie w okolicy, w każdym mieście, powiedzmy, jakaś grupa, która przyjmuje nowe osoby, używa demokracji bezpośredniej i wiadomo, że bycie w tej grupie daje korzyści takie, że się współdzieli przedmioty, że jest od kogo pożyczyć wiertarkę udarową, to osoby, które teraz są sceptykami, będą same z siebie przystępowały do takiej grupy, bo choćby ze względu na korzyści materialne. Ale przy okazji dowiedzą się, że poziom, na którym działa ta grupa, jaka ilość sprawiedliwości, jaka tam jest, i więzi, jakie tam są czymś, czego się nie da znaleźć nigdzie indziej. Więc małe grupy są po to, żeby nauczyć się demokracji bezpośredniej, żeby poznać ją, ale też żeby przekonać sceptyków. O to w tym chodzi. Ale mam ochotę teraz wprowadzić demokrację bezpośrednią w taki sposób do grup moich przyjaciół, żeby w ten sposób też decydować na przykład o jakichś wspólnych wyjazdach czy spotkaniach. Myślę, że to też by Słuchaj, mogło. są lepsze motywy. Wyobraź sobie, że robicie składkę 12 zł rocznie i jest was, nie wiem, 5 osób, powiedzmy. Na początku nie wiadomo, co z tymi pieniędzmi robić, więc ich przybywa. Jak jest 5 osób, to w praktyce okazuje się, że tych pieniędzy przybywa bardzo szybko, bo nic się z nimi nie dzieje, więc bardzo szybko pojawia się majątek, który można zagospodarować. I to jest bardzo, bardzo fajna strona, bo ciężko sobie wyobrazić, jak szybko tych pieniędzy przybywa. Ich przybywa naprawdę szybko. Z drugiej strony, nie ma się co tego obawiać, dlatego że w takich grupach nie decydujemy o indywidualnych sprawach każdego z nas. Nie. Decydujemy tylko i wyłącznie o tej malutkiej części wspólnej, która nas łączy, która jest gdzieś poza naszym domem, gdzieś tam z daleka. Nie ingerujemy w życie osobiste. Zresztą, kto by chciał ingerować w życie osobiste innych ludzi. To jest obawa, którą ludzie mają, ale nikt z nich takiej potrzeby nie ma, żeby ingerować. Więc jest to bardzo bezpieczny układ. Dysponuje się tylko majątkiem wspólnym, a nie własnym. I jeszcze jedna fajna rzecz jest taka, że zadziwiająco często zdarza się, że ktoś ma w domu jakiś przedmiot, którego nie używa i daruje go grupie. I wtedy użyteczność tego przedmiotu zwiększa się dziesięciokrotnie. Nadal ta osoba może użyć tego przedmiotu, jeśli potrzebuje, ale reszta grupy też ma z tego korzyści i po prostu te korzyści się narastają lawinowo. No to z pewnością myślę, że ten przykład wiertarki jest bardzo cenny, bo nie każdy potrzebuje na co dzień wiertarki, ale jednak prędzej czy później ona się przydaje, więc taka komunalna wiertarka albo wprowadzona do grupy właśnie na wspólne używanie na pewno będzie przydatna. No i rzeczywiście tutaj też to, o czym mówisz, czyli testowanie demokracji bezpośredniej na poziomie małej grupy, kiedy my decydujemy tylko o tym, co wspólne, a jednocześnie nie mieliśmy jakiegoś dużego kosztu włożenia po prostu tych wspólnych pieniędzy czy rzeczy dla całej grupy, może nam się wydawać dużo bardziej przyjemne niż taka
demokracja bezpośrednia na takim dużym poziomie, bo jednak trudniej nam jest chyba gdzieś mentalnie też zawierzyć po prostu od razu decyzje, które na nas w dużo większym stopniu wpływają, dotyczące właśnie jakichś kwestii światopoglądowych czy gospodarczych, i je oddać po prostu wszystkim obywatelom. A jeśli to jest taka grupa znajomych, przyjaciół, czy grupa po prostu, w której jesteśmy, i kiedy nie przełoży się to bardzo na nasze życie, no to to jest też takie bezpieczne testowanie, więc na pewno jest dobrze sprawdzić też taki sposób rozwiązywania różnych problemów, może nawet nie problemów, a różnych po prostu kwestii, które wcześniej były dyskutowalne. Dokładnie. Ja nie jestem autorem tego pomysłu. Co jest ciekawe, ten pomysł pojawił się właściwie, nie wiem, w Polsce pojawił się podczas soborów i pojawił się w postaci spółdzielni. Ludzie organizowali się w spółdzielnie po to, żeby wyjść z gospodarczego systemu narzuconego przez zaborcę, po to, żeby zwiększyć swój dobrobyt, czy też ratować się w sytuacji ogromnej biedy. Ale sposobem na to właśnie były demokratyczne spółdzielnie. I dużo o tym mówił Edward Abramowski, też jako sposób na budowanie demokracji bezpośredniej w dużej skali. Tym pierwszym krokiem miały być spółdzielnie. I oczywiście jesteśmy teraz na samiutkim początku tej drogi, więc nie ma co nastawiać się na robienie firmy, bo spółdzielnia jest normalną firmą, tyle tylko, że działa na rzecz swoich członków. Więc jest to trudne przedsięwzięcie. Aczkolwiek mamy też sojusznika w postaci spółdzielni Świetlik, więc w razie czego współpraca pomiędzy grupami, które proponuję zakładać, a Świetlikiem jest możliwa, ale nawet taka mała grupa osób, grupa przyjaciół jest w stanie powiększyć swój dobrobyt. A potem z czasem, jeśli to się będzie udawało, jeśli będzie przybywało ludzi, przybywało majątku i doświadczenia w prowadzeniu takiej organizacji, oczywiście w naturalny sposób pojawi się potrzeba w pewnym momencie wystawiania faktur albo sformalizowania tego w jakiś sposób, więc to wszystko jest możliwe, tylko nie na początku. A kto w tym momencie korzysta w ogóle z tej aplikacji? Czy ona jest też już te przetestowana w praktyce? Tak, aplikacji używa kilka grup. Jest 95 użytkowników w tej chwili i grup jest 7, 8, jakoś tak. Także i to już trwa od kilku lat. Jest to używane, jest cały czas aplikacja jest rozwijana. Wszystkie informacje o grupach, które są obecnie, są na stronie wikikracja.pl. Tam się też można zapisać do grupy. Niektóre grupy są otwarte, są też grupy prywatne. Ich nie ma na stronie. Także jeżeli ktoś chce założyć tylko dla siebie prywatną grupę, dla swoich przyjaciół, to też wchodzi to w grę. Ale na stronie są te otwarte, można się tam zapisać samemu. Jest procedura przyjmowania do grupy, która też jest zakodowana w aplikacji. Grupa musi nową osobę zaakceptować. To nie jest tak, że to nie jest Facebook, że wszyscy mogą się zapisać. Także tak, aplikacja działa sprawnie. Wszystko działa jak trzeba. Jest okej. Okay. To tu na pewno zachęcam do testowania. Chciałam się jeszcze zapytać, na jakim jakby poziomie, już może poza jakby samą aplikacją, na jakim tym poziomie grupowym, w jaki sposób my możemy takimi małymi krokami właśnie też się nauczyć tej demokracji bezpośredniej? No bo tutaj jest głównie mowa właśnie o tej aplikacji, o tym głosowaniu, a czy są jakieś inne mechanizmy, instrumenty, z których możemy korzystać, które nas przybliżą do tej idei demokracji bezpośredniej? Nie znam. Nie znam, dlatego że to jest bardzo trudne, no bo nawet będąc w grupie przyjaciół, zadanie polega na tym, że łączy nas związek towarzyski, jesteśmy przyjaciółmi, mamy więzi emocjonalne, a teraz chodziłoby o to, żeby zawrzeć umowę, żeby napisać, na co się umawiamy.
zapisać po prostu, że jest między nami taka umowa. Zrobienie czegoś takiego w gronie przyjaciół jest bardzo trudne. Bardzo, bardzo trudno jest przezwyciężyć opór przed formalizowaniem tego typu układów. Dlatego polecam Wikikrację, bo tam jest to jakby zawarte jakby w mechanizmie i przychodzi bardziej naturalnie. Ja nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, w której sąsiadka przychodzi pożyczyć 100 złotych i ktoś ją prosi o podpisanie dokumentu. To się robi po prostu na tak zwaną gębę. Nawet takie układy finansowe, nie mówiąc już o tym, że umawiamy się na takie dziwne rzeczy jak głosowanie, jak składka. Więc naprawdę wydaje mi się, że Wikikracja ułatwia te sprawy, bo ma w sobie te mechanizmy i pozwala ruszyć się w tą stronę. No nie wiem, wydawałoby się, że przynależność do organizacji, która deklaruje używanie u siebie demokracji bezpośredniej, mogłaby pomóc. Ale praktyka jest taka, że nawet te największe organizacje, które promują demokrację bezpośrednią w całym kraju, nie używają demokracji bezpośredniej u siebie. Polecam wszystkim, którzy są zaangażowani w taką działalność, zapytać właśnie w swojej organizacji, czy każdy może zrobić głosowanie, czy może w każdej chwili, czy nie trzeba zbyt dużo podpisów pod wnioskiem o referendum, czy głosowanie jest ważne, czy jest wiążące i czy to jest zwykła większość głosów. I niestety zwykle okaże się, że ta organizacja nie jest w stanie nauczyć nas demokracji bezpośredniej. Musimy zacząć to od nowa. No to też na pewno jest trudne promować demokrację bezpośrednią, jak się samemu tej demokracji bezpośredniej nie praktykuje, bo tutaj się zaczynamy wtedy jakoś z tym wszystkim rozmijać. Taki wątek, który też powiedziałeś gdzieś jakoś pośrednio, to te kwestie związane z takimi umowami społecznymi, które my tak naprawdę zawiązujemy na każdym kroku, tylko bardzo często sobie z nich nie zdajemy sprawy, czyli tutaj podałeś ten przykład pożyczenia 100 złotych sąsiadce, ale tak naprawdę my jesteśmy w szeregu różnych grup społecznych, w których nas obowiązują jakieś umowy i myślę, że pośrednio bardzo często stosujemy jakieś mechanizmy wokoło demokracji bezpośredniej, tylko nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Myślę, że bardzo często właśnie takie grupy znajomych czy przyjaciół gdzieś mniej więcej tak mogą funkcjonować, jeśli chodzi o wspólne spędzanie czasu, jakieś wspólne wyjazdy. Myślę, że w rodzinach też się to może odbywać. No tutaj też wiadomo, że jak mamy na przykład niemowlaka w rodzinie, to trudno będzie go zapytać o głos, jak na przykład jeszcze nie mówi, ale jakieś wspólne wakacje też już myślę, że na przykład w przyszłości mogą być dyskutowane Tak, razem. wydaje mi się, że fajnie jest pogodzić się, przyzwyczaić się do tego, że spisujemy, na co się umawiamy. Fajnie jest nie uznawać tego za wyraz braku zaufania. Dlatego, że jeżeli się spisze, na co się umówiliśmy, to zapobiega to nieporozumieniom w przyszłości. Bo zwykle jest tak, że nieporozumienia biorą się z tego, że coś było w domyśle. Ktoś coś powiedział, ale druga osoba nie zapamiętała, albo z innych takich nieścisłości, które z upływem czasu pojawiają się samoistnie. Więc naprawdę fajnie jest mieć tą tak zwaną umowę społeczną, czy też konstytucję i kierować i polegać na niej. Tym bardziej, że to jest naprawdę fajna nauka demokracji bezpośredniej, dlatego że to uczy tworzyć przepisy. I to jest w ogóle świetna zabawa. A po drugie, właśnie nauka tego, jak formułować zasady, żeby nie budziły wątpliwości i żebyśmy dostawali to, czego chcemy. Bo w Polsce jest tak, że potrafimy się zorganizować w zasadzie tylko jeśli naszym jedynym postulatem jest nie, powiedzenie nie jakiejś zmianie, którą rząd próbuje wprowadzić. Wtedy nie ma problemu, jesteśmy w stanie wyjść na ulicę i domagać się, żeby tej zmiany nie było. I to jest jedyny postulat, jaki jesteśmy w stanie teraz jako grupa sformułować. Natomiast fajnie by było, żebyśmy się jako grupa, większa, mniejsza, jedna czy druga, nauczyli pisać prawo. Po to, żeby jeśli się czegoś domagamy od
od państwa, chociaż lepiej by było to samemu zrealizować, ale jeśli się już domagamy, to żebyśmy wiedzieli, czego dokładnie się domagamy. Jak powinien być przepis, którego byśmy chcieli? Tak, myślę, że to takie spisywanie, to nawet spotkałam się z tym, że to jest praktyka bardzo często na pierwszych lekcjach w szkołach, żeby właśnie te lekcje organizacyjne przeprowadzać w formie takiego kontraktu między nauczycielem, nauczycielką a klasą, żeby też właśnie to było jakoś spisane, bo bardzo wiele zasad pada, ale potem się okazuje, że albo o nich nie pamiętamy, najczęściej nie pamiętają o tych zasadach uczniowie, bo nauczyciele muszą je mieć gdzieś spisane, chociażby w jakimś rozkładzie materiału i tak dalej. No i nie wiemy potem, jak to dokładnie wygląda, a to spisywanie może rzeczywiście wiele rzeczy ułatwić i odpowiedzieć nam na też kilka pytań. Dokładnie. I naprawdę wydawałoby się to może żmudnym zadaniem albo nudnym, ale to jest bardzo ciekawe, bo trzeba zaplanować przyszłość, trzeba umieć przewidzieć, co będzie potrzebne. No i potem jest też zabawa z usprawnianiem przepisów, bo po jakimś czasie się okazuje, że okej, napisaliśmy to, ale brakuje czegoś innego, więc. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajna aktywność. Dziękuję tu w takim razie za te wszystkie rady, które tak naprawdę padły, jeśli chodzi o testowanie demokracji bezpośredniej. Myślę, że wprowadzanie w takich małych grupach i właśnie uczenie się tej demokracji od podstaw, tak żeby ona nam weszła w nawyk i żebyśmy potem mogli ją przenosić już na dalsze poziomy, jest bardzo cenne. Zwłaszcza, że kiedy zobaczymy, że demokracja bezpośrednia działa, to wtedy mamy bardzo dużo energii do tego, żeby dalej korzystać z jej narzędzi. To jest coś, co ja widzę podczas wielu też rozmów z osobami, które z tej demokracji bezpośredniej skorzystały na poziomie samorządowym poprzez albo inicjatywy uchwałodawcze, obywatelskie, albo poprzez złożenie projektu do budżetu obywatelskiego. I nawet jeśli niekoniecznie potem osiągnęły ten efekt, który był zamierzony, to jeśli już się zaczęło wchodzić w demokrację bezpośrednią i się okazało, że to są narzędzia, które działają, które nawet jeśli nie doprowadzi się do tego, że coś zostanie zrobione tak, jak my chcemy, to przynajmniej jest ten temat nagle jakoś w dyskursie, jest to poruszone, może być trochę inne rozwiązanie, ale podobne, że to się sprawdza. Więc tutaj też na kanale jest, myślę, sporo dowodów, które pokazują, że warto z tej demokracji bezpośredniej korzystać na bardzo wielu różnych poziomach. Dziękuję bardzo za to, że pojawiliście się dzisiaj na kanale lub bezpośrednio. Trochę o aplikacji Wikikreacja rozgadałam się z moim gościem. Będziemy kontynuować temat, ale przejdziemy bardziej do tego, jak rozwijać demokrację bezpośrednią od najmniejszych grup, nawet tych przyjacielskich, z których może nie zdawaliśmy sobie sprawy, że są aż tak cenne. Także na dziś dziękuję za rozmowę. Zachęcam Was do subskrybowania kanału lub bezpośrednio odwiedzenia nas w mediach społecznościowych, czy to na naszej stronie internetowej, a na drugą część rozmowy zapraszam za jakiś czas. Do zobaczenia.